No hej, witajcie kochani bardzo serdecznie. Szeweral z tej strony, czwarty odcinek z Farming Simulator 17. Kochani, kochani, jak ja jestem dzisiaj płodny, to wy nawet sobie nie zdajecie sprawy. Jest to mój czwarty odcinek z Farminga nagrywany pod rząd, ale już, no to już jest ostatni odcinek jakikolwiek, który dziś nagram. Bo naprawdę, tak jak wam mówiłem w deforeście niedzielnym, poniedziałek to będzie dzień do nagrywania i stricte tak się działo i powiem wam tak, nagrałem dzisiaj Euro Truck Simulator 2, dodatkowo 3 odcinki Mafii, dodatkowo 2 odcinki Deforesta i dodatkowo 4 odcinki Farming Simulatora. Kochani, jak na mnie, człowieka nie zajmującego się YouTube'em, to jest masakra. Powiem wam tak. Z normalnych rzeczy, takich, którymi się zajmuje normalny człowiek, zrobiłem tylko tak, zjadłem śniadanie i generalnie byłem u fryzjera, tak? Bo no trzeba, tak? Trzeba, tym bardziej jak nałożę na włosy gumę, no to musi to jakoś wyglądać, tak? A już tu boki w moim irokeziku były strasznie zarośnięte, więc trzeba było to wygolić delikatnie. Tak więc, zresztą kto śledzi mój fanpage wie mniej więcej jaką fryzurę noszę, tak więc jak nie wiesz, no to zapraszam cię na fanpage. Kochani, czwarty odcinek, powiem wam, gdyby nie to, że nie mam już czasu, chyba do zakichanego wieczora nagrywałbym dla was te odcinki. Tak mi się fajnie w to gra. Ja wiem, może jestem monotematyczny, może jestem cholera zbytnio podniecony tą grą, tak? Jaram się jak Arab kursem pilotażu. Niemniej jednak, naprawdę, tego mi było trzeba, tego mi było trzeba. Tej takiej świadomości, że nagrywam spokojną grę, która naprawdę dla niektórych widzów będzie miłą odskocznią od typowych top produkcji, bo nie oszukujmy się, Farming Simulator ona nie jest topową produkcją. Jest naprawdę marką wśród symulatorów farmy, aczkolwiek jeszcze moi drodzy, trzeba troszkę poczekać, zanim Giants stanie się takim chyba molochem, jeśli chodzi o gry symulatorowe, tak? Symulator. Gry, które są symulatorami, o może tak. Kochani, no co, no, zostało nam do obsiania to pole. Ogólnie mamy trzy pola, tak? Trzy pola, bardzo dobrze pamiętamy. Pole numer 12, pole numer 16 i pole numer 15. To jest właśnie to najmniejsze, które właśnie przed nami tutaj widać. I powiem wam, roboty jest od groma. Roboty jest od groma. Pot po prostu spływa z mojego czoła tak, że sobie nie zdajecie z tego sprawy. I ciekawi mnie, jak radziliście odnośnie mojego pytania z poprzedniego odcinka, mianowicie, czy nie lepiej właśnie przenieść save na multiplayer. Tylko mam jeszcze jedno do was pytanie, kochani. Przykładowo, jeżeli gram na multiplayerze, tak, save jest na multiplayerze, czy ja mogę mimo wszystko na save'ie z multiplayera prowadzić tryb offline? Kojarzycie, o co chodzi? W Dying Light na przykład jest tak, że mój save może być offline, ale jeżeli mam ochotę, mogę go udostępnić i automatycznie możecie na przykład do niego dołączać. Czy tak samo jest tutaj w farmingu? Czy tak samo jest tutaj w farmingu, że tak jak teraz tutaj gram sobie na singlu i nagle zachce mi się zaprosić ciebie albo ciebie i powiem, okej, dobra, otwieram grę i zapraszam po prostu kogokolwiek, tak? Jest coś takiego, czy nie ma? Dajcie znać w komentarzach, żebym po prostu wiedział, kochani, co i jak, z czym to się je. Tak jak chłop
prawdziwy chłop wie, że pajda, wielka, gruba pajda z masłem i najlepiej ze smalcem, albo ze smalcem i z ogórkiem jest zajefajna i wiadomo, co trzeba z nią zrobić. Tak, ja chcę wiedzieć, jak to jest tutaj z save'ami z multiplayera. Kochani, powiem wam też, ale to już są takie moje osobiste rozterki. Zastanawia mnie, jak ja ogarnąłem kalendarz. Tak, dobrze słyszycie. Kalendarz. Widzicie, dla was to jest takie gówno, tak? Jedno wielkie. O, dobra, co to? No to to wciśnij tu, a najlepiej to przez cały tydzień nagrywaj The Foresta. Nie, pamiętajcie, że ja muszę rozplanować tak. Muszę rozplanować to, jak mnie bardzo gra jara. Teraz The Forest już nie jest grą, która naprawdę przoduje u mnie, jeśli chodzi o zainteresowanie, dlatego są generalnie tylko dwa odcinki z The Foresta i to się raczej nie zmieni. No chyba, że jakiś super patch wyjdzie, no to wtedy automatycznie też zmieni się moje podejście do The Foresta, ale na chwilę obecną jest to gra, która powoduje okej, pozytywne u mnie emocje, ale nie aż tak bardzo jak na przykład Mafia. Mafia, kochani, jest masakryczna. W międzyczasie też gram w Outlasta. Tak jak powiedziałem, mam 3 odcinki już nagrane z Whistleblower. Nie wiem, kiedy je opublikuję. 2 nawet mam wyrenderowane, czyli de facto mogę je w tym momencie udostępnić. Ale tego nie zrobię. Nie zrobię tego, bo chcę, tak jak powiedziałem to w poprzednich odcinkach dla osób, które nie oglądały, dobić do 5 odcinków nagranych i wtedy zająć się bezpośrednio. Orzesz ty w mordę. Orzesz ty w mordę. Nie wyszło mi. Cyk, cyk. No, nie wyszło, ale już to naprawiam. No, chcę się bezpośrednio wczuć w tą rolę, kiedy będziecie z tygodnia na tydzień czekali na ten horror i czekali na to, aż będę pewnie niebogłosy. Ja wiem, że wy na to czekacie. Ja wiem, że wy to lubicie. Ja to niekoniecznie lubię, aczkolwiek wiem, że chcę to dla was zrobić. Chcę to dla was zrobić i chcę, żebyście takie coś widzieli. Dlaczego? Dlatego, że uwielbiam was, kuźwa, no co ja mogę dużo rzec? Uwielbiam was, uwielbiam wasze komentarze, uwielbiam wasze łapki w górę, uwielbiam to, że jest z dnia na dzień was coraz więcej. Mam zajebisty dzisiaj humor. Może na poprzednich filmach tego nie było aż tak bardzo widać. Chociaż w The Foreście wydaje mi się, że naprawdę spodobała wam się wersja eksploracyjna. Nawet osoby, które nie lubią eksploracji, podejrzewam, że mogły czuć się usatysfakcjonowane, ale do czego zmierzam? Kochani, to wszystko dzięki wam, bo wy tak naprawdę jesteście dla mnie odskocznią od szarej rzeczywistości, od pracy, od obowiązków i od przede wszystkim jakiejś takiej rutyny, tak? Rutyny w czymkolwiek. To, że mogę siąść, nagrać dla was cokolwiek, jest mega fajne. A to, że mogę siąść, nagrać coś i to może przynieść mi jeszcze większą ilość fanów, to jest masakryczne. To jest kuźwa masakryczne, no. Dlatego naprawdę cieszę się bardzo i mam nadzieję, że kiedyś się rozrośniemy do tych 100 tysięcy, walić większe liczby. 100 tysięcy gryzoni to będzie coś. 100 tysięcy gryzoni aktywnych to będzie armia, która będzie mocniejsza od niej jednej 300. Naprawdę. Będziemy niczym 300 Spartan. Będziemy niczym Leonidas w bitwie o Spartę z Xerxesem. Tak właśnie, kochani. Co ja wam mogę dużo mówić, no? No co ja wam mogę dużo mówić?
Co ja wam mogę dużo mówić? No nie, no nie mogę wam dużo mówić, no bo ja wam wszystko już powiedziałem. Powoli kończymy tutaj pole, tu widzę, będę musiał poprawkę zrobić. No ale dobra, dobra, damy radę. Przybliżmy sobie to trochę, żeby zobaczyć mniej więcej, jak to wygląda. Szał, tak jeszcze, ja to wspomniałem, podejrzewam, w poprzednim odcinku, ale dodam to jeszcze teraz, że szał, jeśli chodzi o grafikę, tutaj nie ma. Ale nie oczekujmy od symulatorów tego, że będą mega piękne graficznie. Symulator ma być symulatorem prawdziwym. Przede wszystkim ma wiernie odwzorowywać otaczające środowisko nas, a dopiero później być piękne graficznie. Tak więc wasze zdrówko, piję herbatę. Jaką herbatę? Jaką ja herbatę piję? Jaką tam z herbapeksu? Taka na gardełko dobra. To jest tam anysz. Anysz. Kuźwa, jeszcze coś tam jest. Są takie trzy dziwne składniki, które mnie w ogóle zaciekawiły i dlatego wziąłem tą herbatę. Bo wiadomo, no ja jestem łasy na herbatę. Jeżeli kiedykolwiek gdzieś spotkacie mnie na mieście, to wiedzcie, że kawa to nie tylko jedyna rzecz, na jaką można mnie zaprosić. Jest to też herbata. Aczkolwiek hello, no. No hello, no nie będziemy chyba pić kawy, nie? Albo herbaty. Dobra, czekajcie. Muszę stąd wysiąść. Muszę przestawić tego bydlaka. Złóż, dobra, jest złożony. Jest złożony, niech będzie. Przejdziemy sobie z powrotem. Podobają mi się te nazwy, że to wyświetla, jaką maszynę masz w danym momencie. Jest to naprawdę mega, mega, mega fajna rzecz. Dobra. Cyk, cyk, cyk. Dojedziemy do końca. Co jest? No nie gadaj, że mi się skończyły nasiona. No dobra, podnieś siewnik. Motherfucker. Zero procent, no zero, no jak bonie dydy. Muszę po prostu podjechać i nabrać. Tak być nie może. Tak być, kochani, nie może. To tutaj? Zupełnie siewnik. No i co jest? Co jest do jasnej ciasnej? Uzupełnij siewnik, no mam uzupełniony. O, dobra. No i bardzo dobrze. Okej, teraz... Wybaczcie. Teraz już wszystko wiadome. Mam wszystko, co mi potrzeba. Tak więc czym prędzej znowu jedziemy tutaj na pole. Żeby dokończyć to siewnikowanie. Przynajmniej będziemy mieli spokój.
jeśli chodzi tutaj o te rzeczy. Ale czekajcie, zostanie jeszcze trzecie pole. Ja nie pamiętam, co ja w tym, na tym polu mam zrobić. Cyk, dobra. No i okej, pole zasiane. Fakt faktem, nie ma tam jakiś mega... Dobra. Cyk. Poczekajcie. Ja mam pole 15, które jest tutaj. Pole 14, które jest tutaj. I pole... ono jest zasiane. No i tutaj jest pole 12, tak? Te pole bodajże jest chyba tylko skultywowane, tak? Pszenica. To pole 14 jest. Czekaj, że trawa to pola. Rośnie. A tu jest kultywatorowane, zaorane. Dobra. Dobra. Czyli pole 14 to jest zrobione. A pole 14 to jest to malutkie, tak? Czekajcie. Ogarnijmy sobie to. Cyk, cyk, cyk. Ono jest kultywatorowane, ale nie jest... O, tu jakieś niedobitki zostały. Ale nie jest obsiane. No dobrze, dobrze, dobrze. Czyli tak, najpierw idźmy zobaczyć do kurek, czy mamy jakieś dodatkowe jajka. To w tym kierunku, jak najbardziej. Czekajcie. O, jest jajko. Cyk, jajeczko. Cyk, kolejne jajeczko. Dobra, i nic tu więcej nie ma, tak? Okej, ko. Dobra, no to... Baby, no to co, ja będę długo tutaj. Lecimy. Lecimy, kochani, i idziemy siać następne pole. Obsiewać. Wow. Trochę mną tutaj cząsło. Cholera, to trochę... Ale to jest najmniejsze pole z tego, co widzę. No może jest troszkę większe niż te pie... Od 15. Może byś tak włączył to jeszcze? No nie, no niby coś się zmienia. No okej, no skoro tak mapa mówi, to tak musi być, że to nie jest zasiane. Nic tutaj nie jest zasiane. Tylko nie wiem, czy... Czy tutaj czasem nie ma... A właśnie. Ale nie, no bo jak ja będę jechał, to... Zaraz, po kolei wszystko. Po kolei wszystko, dobra. Mapa. Pszenica idzie w górę. 602 w Maplefield. Też nie mogę tak za dużo tej pszenicy uprawiać, ponieważ cena jego spadnie. Wiadomo, no, popyt, podaż, tak? Tu mamy, co my tu mamy? Lizard. 96 dni. Finanse, nowe maszyny. Pożyczka. Spłać 5000. 75 tysięcy pożyczki mam, jasna dupa. Dobra, zapiszę to w każdym bądź razie. Pszenica, jęczmień. Zwierzęta, co to jest? To jest chyba wydajność zwierząt, ale to mnie nie interesuje, statystyki. Obrobione hektaryż. Jaja w plecaku 4. Jaja w kurniku 0. O proszę, to ja nie muszę tam chodzić co chwilę, tylko mogę to zobaczyć. Dobrze.
Okno pomocy, no i dobra, no i tu jest to, co ja chcę. Dobra. Podstawy rolnictwa. To, co to jest? Usuń łęciny. Ale to nie jest nasze. Rośnie. Skład gleby nawieziony. Wymaga zaorania. Cholera, ja potrzebuję ten, potrzebuję. Niedobrze, niedobrze. Skład gleby. Niedobrze. Tak ma, tak może nie być. Tak może nie być fajnie, no ale dobrze. Następnym razem na pewno zaoramy tą sobie glebę. No ale na pewno nie teraz. Niech ten taki pierwszy samodzielny plon będzie na tej jałowej ziemi. Ale faktycznie, jeżeli to jest jałowa ziemia, to ona może w ogóle nie wydać plonu, albo ten plon będzie bardzo mały. Motherfucker. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. Może nie będzie aż tak źle. Mam przynajmniej taką nadzieję, nie? Bo inaczej będzie dupa. Cyk, cyk. Podoba mi się to, jak te pole wygląda. Tak jak już po zasianiu, nie? Ale i tak jeszcze bardziej by mi się podobało, jakbym te nawodnienie kupił. Ale cholera, no ja pierdzielę, no. Tracę tylko niepotrzebnie nasiona. Tracę tylko niepotrzebnie nasiona. Tak więc sobie spokojnie tam dojedźmy do końca. Zobaczymy, ile w tym odcinku uda nam się tutaj zasiać. Wiem, że stricte nie będzie to tak odcinek tylko o sianiu. Sianiu. Zasiewaniu. Obsiewaniu. Obsiewaniu chyba, nie? Jakoś tak. Cyk, cyk. I wycofujemy. I do przodu. I teraz stajemy tutaj. I cyk, i cyk, i cyk. No tak to ciężko jest. Ale upierdzielony te autos. Masakra. No ale no nie ma co, no. Zasada jest taka, no jak maszyna jest czysta, to znaczy, że nie pracuje na siebie, tak? A jak jest brudna, to zapierdziela. Po prostu. W 19 200. Ty, a jeszcze jedno, patrzcie. No mam niby te 75 tysięcy pożyczki, nie? No i to co jakiś czas mi pieniądze zżera z konta, czy co? Czy po prostu procent jakiś leci? Bo nie wiem, jak to rozkminiać. Bo dlaczego na przykład nie mogę maksymalnie pożyczki wziąć, co? Znaczy, nie, inaczej. Wziąć pewnie na maksa mogę tam do jakiegoś, do jakichś 100 tysięcy, ale. No, robi się powoli dobranoc. Ale ciemno jak w dupie jest, powiem wam. 17, tak? No, 17:20 w sumie, no dobra. Ale ciemno masakrycznie. Aby jeszcze trochę. Dobra, jeszcze z dwa takie kursy. I zakończymy odcinek. Cyk, cyk, cyk. Szybciutko tam w miarę nam to idzie. Kogo ja oszukuję? Idzie nam kijowo, naprawdę. Chociaż i tak, no, jest 13:10, no, gdybym może miał jakoś, wiecie, ty zaorany, albo. Oram? Tak, no, czy sieje, sieje. Muszę zaraz zobaczyć o jakiś ten do orania, bo nie mam chyba.
Cyk, cyk. Dobra, i tutaj jeszcze. Tak, tak, tak. Swoją drogą można tutaj kierować albo używać kontrolera nawet do Xboxa 360. No ja mam akurat taki kontroler. On jest, bo to jest najlepszy. Od pad od Xboxa do kompa jest moim zdaniem najlepszy. Fajnie się go trzyma wbrew pozorom w ręce. Nie ślizga się, nic się z nim nie dzieje. Więc jak najbardziej to jest trafny wybór dla osób, które chcą mieć raz na jakiś czas tam pomoc pada. Dobra, teraz jeszcze jedno, pługi. Ty, czy ja nie mam pługu, żadnego pługa? Header do case'a. Axial Flow, ale jeszcze zobaczę. Kultywator. Nie mam, czyli będę musiał kupić to. Pług. Ile to mamy? 2 metry, 2 metry. 3 metry, 4,9 metra. Ale do czego to możesz... Do czego to przyczepiasz? Header. Nie, to chyba do tego, do ciągnika, tak? Nie wiem. Tak mi się wydaje, że to normalnie do ciągnika. Dobra, czekajcie. A jeszcze jedno potrzebuję. Headery. Case. Aha. Bo tutaj jest tylko jeden header. 4,2, ten ma 4,3. Ale dupa. Tu do New Hollanda. Argus. Dupa, czyli żeby mieć lepszy header, potrzebuję lepszego kombajnu. Axial Flow. Axial Flow. No nie ma. Na bank nie ma. Activia, Akros. No dobra, a ile kombajny kosztują? 176, kurwa, no to już lepiej ten kupić. 202. Tu mamy 350 litrów, to dwa razy tyle. Ten ma więcej koni mechanicznych. 660 i niewiele większe utrzymanie. Free Flow HS8. Tu mamy chyba headery. 620 litrów biornik. Masakra, ile tego jest tutaj. A jeszcze jedno, wstecz. Ciągniki mnie akurat nie interesują. Zastanawiam się nad tą wywrotką drugą, żeby kupić, ale po co w sumie, jak tak, to by był tylko zbędny wydatek. Ona tylko 9400 kosztuje, ale wydaje mi się, że nie jest mi teraz potrzebna. Dobra, kochani, to by było na tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, wiecie co robić, udostępniajcie moje filmy dalej. I co, no i czekajcie na następny odcinek serii Farming Simulator 17. Pozdro, Cheveral, hej, hej.